Obecnie mamy w polskiej gospodarce do czynienia z takimi, można powiedzieć, dwoma obszarami, które generują bezrobocie. Jeden to jest faza kryzysu, stagnacji, czy jakkolwiek to nazwiemy, czyli powiedzmy naturalny cykl. Drugi to jest to, że nasza gospodarka jednak podlega, jak i globalna gospodarka, dosyć dynamicznym przemianom. Co to oznacza? To oznacza po pierwsze, że najpierw pracodawcy pozbywają się tych pracowników najniżej wykwalifikowanych, którzy nie są w stanie tak naprawdę za określoną wartość tego pieniądza, czyli coraz niższą płacę, zostać zatrudnionym. Z drugiej strony mamy rozjazd, jeżeli chodzi o kwalifikacje. Znaczy, mamy z jednej strony właśnie duże rzesze przekwalifikowanych absolwentów, którzy tak naprawdę nie odstają od potrzeb polskiej gospodarki, która nie jest gospodarką najwyżej rozwiniętą, nie jest to innowacyjna, nowoczesna technologicznie gospodarka, chociaż oczywiście nie jest to nic negatywnego, potrzebujemy jeszcze tego czasu, żeby te czołowe gospodarki doścignąć. No i tutaj jest ten rozdźwięk, tak? Czyli z jednej strony mamy dosyć dużą rzeszę tak naprawdę chętnych do pracy młodych ludzi, którzy niestety kwalifikacje nie spełniają oczekiwań dzisiejszych pracodawców. No z drugiej strony ta, można powiedzieć, grupa pracowników, na której robi się eksperymenty, czyli podwyższanie płacy minimalnej, ozusowanie, czyli ci, którzy w normalnej, zdrowej gospodarce mieliby szansę zatrudnienia, natomiast niestety są zbyt nisko wykwalifikowani, pracodawca nie jest w stanie ponosić aż takich kosztów ich zatrudnienia. I to są dwa, można powiedzieć, obszary, które będą generowały to bezrobocie. On oczywiście, że ma ten wentyl bezpieczeństwa emigracyjnego, tak? Czyli absorpcji ich przez bardziej rozwinięte gospodarki, bardziej otwarte i bardziej przyjazne tak naprawdę pracownikom. Także ono w liczbach pewnie wokół tych kilkunastu procent, 13 będzie oscylować. Natomiast no, realnie tąpnięcia za granicą gospodarczą no, spowodują jednak taką falę i skokowe wzrosty wskaźnika bezrobocia. Jedyną formą aktywizacji jakiegokolwiek pracownika to jest popyt ze strony pracodawcy. To nie jest żadna ustawa, to nie jest żaden program pomocowy, bo on jest zawsze kosztem tych, którzy tak naprawdę tą formę pracy są w stanie zaoferować. Także zmniejszenie obciążeń w sektorze przedsiębiorców spowoduje, że ta aktywizacja będzie naturalna. Tutaj nie ma znaczenia, czy to jest absolwent, czy to jest osoba starsza. Jeżeli jest potrzebna do pracy przy ich kwalifikacjach w danym momencie, to ona zostanie naturalnie zaktywizowana przez przedsiębiorców, którzy będą tak czy inaczej, czy to będzie kryzys, czy to będzie stagnacja, czy prosperity, będą zatrudniać ludzi. Pracownik powinien jakby na wczesnych etapach także mieć być gotowy do przekwalifikowania się, tak? Do innych aktywności zawodowych. No i musi dostosowywać się do rynku. No to przedsiębiorcy, tak, i gospodarka decyduje o tym, kogo potrzebuje, a nie jakiekolwiek uczelnie czy wyobrażenia. Jeżeli człowiek, który jest ambitny, jest gotowy do wysiłku, nie może znaleźć adekwatnej pracy tutaj w kraju, no to po prostu szuka tego gdzie indziej. Dzisiaj, w związku z tym, że jest wolność przepływu osób, barier językowych jest coraz mniej. Także jest to normalne zjawisko. Gdybyśmy my mieli podobne warunki prowadzenia przedsiębiorczości, jak jest w Wielkiej Brytanii, to myślę, że z ościennych krajów, może nawet i Francuzi przyjeżdżaliby do Polski. To jest kwestia tylko otoczenia gospodarczego. Myśli pan, że to się zmieni, że właśnie te pracodawcy będą mieli lżej właśnie, jeżeli chodzi o tę całą biurokrację, żeby móc zatrudniać więcej osób? Znaczy, obawiam się, że nie, ponieważ niestety kryzysy powodują to, że politycy zaczynają popuszczać wodze fantazji i myślą, że cudowną ustawą uzdrowią nagle gospodarkę. Gospodarka sama się uzdrawia bardzo, bardzo dobrze, jest do tego przystosowana i jakby mniejsze zaangażowanie polityczne i cudownych programów aktywizacji na pewno spowoduje, że zapotrzebowanie na pracę wzrośnie.